Cześć, witamy w Cruise Control, najgorszym podcaście motoryzacyjnym. Bartosz Łódnik. Bartosz Pokrzywiński może być, tak? Najgorszym, ale. Bo teraz e, może. Chyba najbardziej słuchalnym w Polsce. Tak, jesteśmy największym podcastem motoryzacyjnym Szukali, w Polsce. Chyba, chyba, że znacie inny, po to pięciu, nam znać. Po pięciu odcinkach. Bo szukaliśmy, ale widzieliśmy tylko jakieś podcasty, które miały po set wyświetleń. I jest nam bardzo miło, że spędzacie z nami te 45- minut. To wcale nie świadczy o tym, że ich nie chcecie słuchać podcastów, tylko że nie, nie, nie wiecie, że warto ich słuchać. Dokładnie, A dzisiaj tak. porozmawiamy sobie o tym, że Tesla pokazała odświeżony model S i trochę odświeżony model X. I to jest bardzo ważna informacja w kontekście danych, które zaraz będziemy podawali. O absurdalnie doskonałym, pięknym i cudownym nowym BMW M5 CS. O teaserze, o zapowiedzi nowego modelu Lexusa. O y, Renault Bartka i McLareni Artura. O Maybachu 57 kupek, który miał należeć do pana Kadafiego, O nowym Porsche 911 Turbo z klocków Lego, Burym, Nie wiem, czy zauważyłeś? A na koniec porozmawiamy o dwóch ciekawych przypadkach. Weź się tak zapowiedz, tak pokrótce, jak mogę cię prosić. E jeden to będzie przypadek z filmu Zabili go i uciekł. A szukać przeznaczenia. A drugi? Nie, ja myślę, że to jest takie zabili, zabili go tak? i uciekł. E a drugie to będzie jak. Miłość, szmaragd i seks nie, oralny. Nie, 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 bo nie, nie. To, jak... to jest dowód na to, że miłość jest w stanie wszystko przezwyciężyć. I to jest świetne, czyli seks oralny na stacji benzynowej na Słowacji. Brzmi śmiesznie? Brzmi dziwnie? Przyczyniajcie tak się do, do końca, moi drodzy. Bardzo, naprawdę. <laughs> Bardzo ważna informacja na początek dla wszystkich, nie tylko dla nas dwóch, bo się jaramy Tesla, tylko dla wszystkich, bo powinniście się jadać szybkimi samochodami. Aha, i z góry przepraszamy, jeżeli mikrofony będą nierówno, ale nowy sprzęt i problemy techniczne. Cały czas walczymy z optymalnymi ustawieniami, tak samo jak testa walczyła z modelem S przez kilka ładnych lat i wreszcie stwierdziła: hej, skoro wypuściliśmy sobie trójkę i wypuściliśmy sobie model Y, to teraz odświeżmy model S, czyli ten. To prawie pierwsze, to było i pierwsze takie... seryjnie produkowane, nie z tego Rolstera pierwszego i Model X, czyli tego wielkiego SUVa. To też jest trochę takie nie do końca odświeżenie pierwsze, bo ten Model S się zmieniał na przestrzeni lat, on nigdy nie był do końca taki sam. Mm -hmm. tam miał te swoje małe liftingi, czy to gdzieś tam we wnętrzu, czy po częściowo na zewnątrz. Tak, po grillu szczególnie to widać. Natomiast teraz faktycznie mamy nową, zupełnie odświeżoną SK, no nie wiem, czy to można nazwać liftem, czy, czy, no, po liftem, czy no. drugą. To czy MK2. Mm. No, bo liftem, to 2 nazwać? Mk2. Nie jest Mk2, nie, to, to chyba Lift jest mi Elon wszystko. Musk napisał dzisiaj na Twitterze, że sobie robi przerwę od Twittera na jakiś czas, więc nie zapytam go na Twitterze. A on może by ci odpowiedział: to jest człowiek, który jest. Tak, zna Polski. No po polsku, mi na pewno bym ci odpisał. Jasne, że tak. Nowa Tesla Model S, nowa w cudzysłowie, moi drodzy. Z zewnątrz jest, moim zdaniem, po prostu trochę bardziej agresywna i tak naprawdę czytając te oficjalne informacje, które gdzieś tam Tesla wypuściła, po pierwsze to jeszcze nie jest. Oficjalnie, oficjalny, kompletny pakiet danych, ale że niemalże oficjalny, bo to jest tuż premierowo, bo produkcja rozpoczyna się już w pierwszym kwartale, czyli teraz. Ale to jak z zewnątrz patrzę, to wygląda bardziej mięsiście i bardziej sportowo, zupełnie tak, jakby to miała być wersja performance w nowszym wydaniu. Mięsiście mówisz? No to jest jako wersja performance, patrząc po tym, co za chwilę powiemy dalej. Natomiast. E no, jest trochę bardziej agresywny z zewnątrz, ale tak naprawdę to dalej jest model S, i to widać, że to jest model S, i to nie jest jakaś wielka, wielka rewolucja, która gdzieś tam się modelowi jest przydarzyła. Wyładniała jeszcze bardziej. Te Tesla. Ciężko, żeby ten samochód był jeszcze ładniejszy. To jest... Moim zdaniem się udało. Jest bardziej agresywna. Siedzi, wydaje się, że siedzi trochę niżej. Właśnie performance siedziały trochę niżej. Bardzo mi się podoba ten detal że znaczek Tesli, to logo T, delikatnie wchodzi w kształt tego przedniego zderzaka. No, i wszystkich tych nowych już chyba tak fajnie wygląda. Fajnie to wygląda, Fajne te kocie oczy, o... kocie. 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 kocie oczy, kocie, oczy, kocie oczy fajnie wyglądają. No i te przetłoczenia. Chyba Komarenko. Szeroka tylna oś, minister. Minister tego, no, zdrowia kolejne. I zaczynamy, wiesz, już jest pierwsza minuta podcastem na w samochodach to jakieś poboczne wątki wprowadzasz. O co chodzi z tym liftem? Poza tym, co widzicie z zewnątrz, zmieniło się także w środku, bo zacznijmy od tego, co się zmieniło optycznie. Co eee, się co no zmieniło środek, w środku? Środek bardzo bym chciał poruszyć, bo zastanawiam się, czy to, jak wygląda kierownica, a raczej wolant. Czy to ma tak zostać? Czy to jest jakiś szalony koncept Ilona Maska, który teraz testuje po prostu, że zaprojektujcie mi najbardziej posraną kierownicę, jaką możecie pomyśleć, a zobaczymy, jak zareaguje rynek. Oni już mieli takie coś, jak robili pierwsze jazdy przedpremierowe dla VIP-ów Tesli na tej konwencji, gdzie pokazali, Cybertrucka? I Roadster, nowy, nowy Roadster no to nie, był, Roadster był wcześniej Gdzie były te przejazdy, takie testowe celebrytów tak, 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 Markis tak, tak. Brown chyba tam jechał też nimi, wtedy nie pamiętam jeden człowiek ma wszystkie tesle świata Natomiast tam już ten egzemplarz Absolutnie pokazowy, tylko którego nikt nie prowadził Poza tym kierowcą testowym mhm. On miał taki volant, a nie kierownicę Mi się to kojarzy z Night Riderem, pamiętasz? On miał taką kierownicę? Tak, miał taką, taki zupełnie. miał właśnie wolant czarny. Na najważniejsze było to, że samochód gadał. Natomiast generalnie cała ta koncepcja środka, jakby to jest bliżej tego, co znamy teraz tych nowszych modeli, czyli z trójki i z, z Y. Troszkę dalej ucieka od S i od starego modelu X, no bo tam to wyglądało troszkę inaczej. Ciekawe jest to, że będzie można grać w gry w tym samochodzie. Już wcześniej można było grać w gry. No, ale w takie prostsze, nie, nie, chyba nie w Wiedźmina. Była to zamknięta platforma jakaś tak, testy z tego a, co. A teraz można na przykład grać w Wiedźmina, czy jakie to są jeszcze tytuły. Ciekawe, ciekawe, ile CD projekt położył za to, żeby mieć tego Wiedźmina. Valley tu jest świetna gra. I ciekawe, Kaphead, kap, ciekawe i grać w samochodzie to nie jest dobry pomysł. Ciekawe, że tam jest Wiedźmin, a nie na przykład cyberpunk. Bo do testy by dużo bardziej pasował ten cyberpunk. Nie, to zbyt proste było. I z tyłu też jest telewizorek, z którym tak, też można więc grać. To są te rzeczy, o których powiedziałeś. Nowy wyświetlacz na środku, który teraz ma 17 cali. Większy wyświetlacz po stronie kierowcy, który teraz ma 12,3 cala. I ośmiocalowy wyświetlacz z tyłu, o którym teraz powiedziałeś. Tak. Wcześniej w testy można było grać w gry, z tego co wiem, podczas postoju, podczas ładowania. Myślę, że teraz będzie podobnie. Natomiast to wygląda jak bardziej otwarta platforma, bo są tytuły, które my znamy, na przykład z Xboxa czy z PlayStation czy nie z zapomniałem PC. Nie miałem zupełnie, ale gdzieś, gdzieś czytałem, jak, mm. jak ta platforma ma działać, ale mm. wybaczcie, nie pamiętam. teraflopowy, tak, komputer będzie miał na pokładzie tak. do tych gier. I będziesz mógł połączyć to test bez bezprzedwy na przykład do Xboxa. 10, 10 do w ogóle to jest chora liczba względem. Znaczy teraz w ogóle jest moda na podawanie teraflopów. To, to nie na ma chyba to bezpośredniego miast... odniesienia, prawda? Takiego jeden do jednego, że jak masz więcej, to na pewno jesteś zawsze ma. lepszy. Im więcej teraflopów, im większa przepustowość, to tym lepiej, tym to będzie mocniejszy sprzęt. A przy konsolach na przykład starszych mówili o tym, w porównaniu na przykład z nową generacją konsol, że OK, mają mniej teraflopów, ale mam nowsze procesory, nowszą architekturę, przedysk SSD. Nie, nie mają mniej teraflopów, mają dużo więcej teraflopów. No, Series S ma mniej niż One X miał. Ale One X to był high-end wśród One'ów. Poza tym one, Series S to jest, wiesz, no, mm. konsola dla ludzi, którzy wymagają mniej od gier. Ja mam taką konsolę, w wątki niektórzy, poboczne niektórzy kończymy. Niektórzy mają Series X. Nie A niektórzy mają, mają w testy 22 głośniki, Bartek, z aktywnym noise cancellingiem. Myślę, ciekaw, my, jak, jak to, to będzie ogóle, działało. To jest w ogóle dla mnie przełom technologiczny. Nie, to już było w samochodach. Aleksus to miał kiedyś już. Okej, okay. no, natomiast tak... zastanawiam się, czy był tak zaawansowany, bo zgaduję, że jeżeli oni to wkładają. Przeciwfala to... silnika, dźwięku było elimin... eliminowane, Tylko ja się, czy... ja się zastanawiam, czy tu nie będzie, y... bo to przeciwfala jest jedną rzeczą, natomiast ja się zastanawiam, czy tu nie będzie tak, że mikrofony po prostu będą szum wyłapywać, będą go wyciszać. Tylko zastanawiam się, jak to będzie przeciw zrobione. Przeciw falom. No okej, okay. w... natomiast mi się wydaje, że to pójdzie krok dalej, to nie chodzi tylko, no tu nie ma silnika. To się kiedyś rozjedzie tak o pół centymetra Blach, będzie chaos. Nie, ma, nie, ma, nie masz silnika, szum opon. tylko masz szum i gdzieś tam Jednak. powiedzmy świst mhm. ewentualny. E, ciekawa rzecz, jestem mm. bardzo ciekawa, jak to będzie działało. Jak test. będzie cicho, natomiast fotele... Maski, ja się fotele będą teraz podgrzewane dla każdego pasażera, to już było wcześniej. Będzie podgrzewana koło kierownicy, będzie podgrzewana przednia szyba jak w Fordzie Mondeo. Będą wentylowane przednie fotele, Trzystrachowa klimatyzacja z filtrem HEPA, bla, bla, bla. Profil dla kierowcy, to Tesla teraz podaje. To, co się u nas w Polsce ładnie tłumaczy, jako oświetlenie ambientowe. Nastrojowe oświetlenie dookoła będzie bardziej rozbudowane. Hmm, przyciemniony szyber, no jasne. E, I e, będzie filtr ultrafioletowy na wszystkich szybach dookoła. Hmm. To dobrze czy źle? Pewnie dobrze. Nie będzie się tak grzało? Nie uciekaj tak od mikrofonu, bo ich się nie będzie słyszał. Dobrze, postaram się. Natomiast poza tymi pierdołami, które widzicie w środku, wolant. I ten wolant jest trochę zmieniony, Bartek, bo tam poza tymi kółkami, które były wcześniej do sterowania, zauważyłem też kilka dotykowych przycisków, których nie było wcześniej na kierownicy. To nie jest stara kierownica testowa, jest trochę zmieniona. Tak, no to zawsze mam z tego, że rynek się z tego naigrywa bardzo mocno, bo widziałem porównania do różnych zwierząt, do tego takiego stwora zapoki lodowcowej. No co z, też? Tego, że, co z tego, że się naigrywują, że tak powiem, z Skoro i tak zaraz wszyscy będą to chcieli kopiować, tak jak było z większością rzeczy, które w test się pojawiły. Z tego co ja widzę, to masz klakson, masz mikrofon, masz wycieraczkę, tylko nie wiem, czy to jest wycieraczka przodu czy tyłu. Masz kierunki, tak na to wygląda. Czyli to wygląda w ten sposób, jakby Tesla usunęła zupełnie manetki z za zakierownicy. Tak, i wszystko przeniosło. Żeby tym przyciski. wolantem się łatwiej operowało, bo jasne jest to, że ciężko będzie to robić tak jak zawsze, tylko trzeba będzie przyzwyczaić się pewnie do tego, że przy przekładce na zakręcie trzeba inaczej złapać, inaczej nie chwycić. Chociaż wydaje mi się, że my i tak jesteśmy od lat przyzwyczajeni do kierownic ze ściętym dołem w samochodach pseudosportowych. We wszystkich samochodach już teraz. I do tego, że na przykład w, w czym to jest? W LaFerrari jest kwadratowa kierownica? Chyba tak. Taka bardziej w kwadrat. Natomiast wiesz, no dzisiaj to już tak nie szokuje, wygląda dziwnie, ale z jednej strony nie szokuje, z drugiej strony tak jak mówisz, że pr nas przekładki będzie dość ciężkie w tym samochodzie. Ciekaw jestem. Bo tak szczerze powiedziawszy, ja sobie trochę tego nie wyobrażam, to jest taka kierownica raczej znana z samochodów stricte sportowych, gdzie ta przekładka nie jest potrzebna, bo najzwyczajniej w świecie hmm. no nie robić tego na torze, tak? Więc teraz pomówmy o tym co jest najważniejsze, moi drodzy. Znika wersja Performance, w jej miejsce wchodzi wersja Plate i Plate Plus. Tak. I Tesla stwierdziła, że przy okazji tej całej zmiany i na rynek modelu 3 i model Y wreszcie zmienią silnik, wreszcie zmienią część modułów napędowych, troszkę pogrzebią przy bateriach. I uwaga, wersja Plate ma koni. 1020. 1000? Wcześniej miały 800, coś. Tak, 1020 koni z trzech silników. Nowych silników. Wersja też jest. Plate, osiągi, słucham. 2 e, sekundy do 60 mil na godzinę. 96 na godzinę to jest kilometra. E, no czyli tam dwa z kawałeczkiem, e, jeżeli mówimy o, o setce. E, co tam jeszcze było? Torque vectoring. Tak, że jak skręcasz, to cię bardziej dokręca. Tak. I jeszcze. Z tego, co pamiętam to ćwiartka w 9,3 sekundy. E, nie mamy tu świadki podane. Światkę mamy świartkę. Świartkę podaną. Światkę mm. to można wypić. Światka jest podana w Plate Plusie. 9.3 ma Plate, a Plate Plus ma 9.0 i nie 10, ma 1020 okay. koni, tylko ma tych koni mój drugi 1100 plus koni mechanicznych w Tesli. W takim sedanie w sumie pięcioosobowym sedanie, liftbacku. Uh, uwaga, tysiąc koni mechanicznych ćwiartka w równe, poniżej 9 sekund. Od 0 do 60 mil na godzinę poniżej 2 sekund. Ma być to około 1,9. Czyli to by znaczyło, że od 0 do setki w kilometrach na godzinę to będzie dosłownie 1,99. To, to będzie przełom dla rynku całkowity. Żaden na Bugatti, Shiron, nikt tam nigdy jeszcze już nie był poza dragsterami. Nigdy. Widziałem, widziałem przelot Shirona przy 374 na godzinę. Tesla tego nie zrobi, ale jednocześnie ta Tesla w tej wersji Plate Plus będzie w stanie się rozpędzić do 320 km na z godzinę. Z zasięgiem 830 km. Albo, albo na pewno, no bo jasne jest to, że nie połączymy tych dwóch rzeczy, co nadal z, uważam, że świadczy zasięg... o tym, że to jest super, tak? Tak, ten zasięg jest mocno realny, bo Tesla akurat wypada Nawet na tym, że robił na papierze... 700 km stare. No, to... no, no Ale na papierze Tesla zawsze wychodziła tak, że jak oni podawali te powiedzmy to tam 600 km, to faktycznie to było 600 km. i ty zrobisz swoim autem na pełnym baku? Uśredniając. 500, 600 może. I a ile masz litrów pojemności? 55? 60? Nie pamiętam. Bartosz Budnik, zaawansowany kierowca. 50, 50... chyba. 50. Tak mi się wydaje. Ja mam trochę większe, dlatego że kilometry. kilometr. Natomiast 830 km do zasięgu to jest całkiem nieźle. Do tego w wersji Plate Plus dochodzi, mój drogi, karbonowe felgi, ten torque vectoring i tak samo i troszkę bardziej sportowe ustawienia zawieszenia. Jaram się niesamowicie, a przy okazji tylko jeszcze dodam, że to samo spotkało Tesla Model X, to znaczy to samo wnętrze, czyli te dwa wyświetlacze plus trzeci z tyłu i ten wolant zamiast kierownicy pojawił się również w Tesli Model X, a ceny z tego, co pamiętam, zaczynają Chyba się... Mam 45 litrów około mającie. Taki mały? No. Ciekawe, nie? A ceny w Stanach Zjednoczonych na tę chwilę zaczynają się od 100... 14 490 dolarów za wersję Plate, a Plate Plus wymaga. 24, chyba. 34. Wymaga 20 tysięcy dolarów tam dopłaty. Nawet jeżeli to będzie w Polsce kwota rzędu 700 tysięcy zł, 800 tysięcy zł, nawet jeżeli. Nie musisz tego kupować. Ale ja zgaduję, że dla osób, które na przykład. Nie, ja bym ku... kupił. Nie, kupuję sobie Porsche. Albo myślą o Monisanie GTR, jeszcze ktoś to kupuje, albo o tego typu autach. Albo chcę mieć super auto, czyli coś, co ma mega osiągi, głównie na proste jednak, nie oszukujmy się, bo chyba, że na tor chcecie jeździć, to spoko. To masz alternatywę, trochę tańszą, szybszą i wydaje mi się, że dużo łatwiejszą do utrzymania, z uwagi na przykład na koszty, czy potencjalne koszty w przyszłości. No koszty przy Tesli ponoć są, to przynajmniej tak się chwali Tesla, nie są takie duże jak przy Na pewno tenzylowy. mniejsze niż w Ferrari, czy w Porsche 911 Turbo tak. S. To na w przyszłości za kilka lat. To na 100%. No bo przede wszystkim też inne, inne zupełnie inne hamowanie niż chociażby w, w tamtych wymienionych. No i to, że podłącza się do prądu i on działa tak samo przez kilka, kilkanaście lat jak podstawowa wersja testy. W sensie sposób I, działania i te, jest taki i te, sam. Te, i te silniki są banalnie proste. W sensie one nie są nawet skomplikowane hmm. w naprawie w razie czego. I 1100 koni i macie setkę w dwie sekundy. Poniżej dwóch sekund. To już jest ten moment, kiedy oczy wpadają do środka. Uff ale jeżeli chcielibyście czegoś z bardziej sportowym zacięciem i nazwijmy to dalej paliwo żernego konwencjonalne taki samochód e, taki samochód konwencjonalny mm. bardzo konwencjonalny mm. i jakbyście mieli na przykład dwójkę dzieci do przewiezienia dwójkę nie chcielibyście, trójkę chcielibyście a dwójkę tylko dwójkę i chcielibyście takie bardziej powiedzmy e, standardowy samochód no to BMW wychodzi wam naprzeciw i to jest BMW o którym z miłą chęcią tutaj powiem ponieważ e, nie będzie miało obrzydliwych nerek nie piękne nerki. nie będzie miało e, dziwnych środków, żadnych tam podwójnych ekranów, które to, to są tylko na tej desce rozdzielczej. Nie, drodzy państwo, ponieważ BMW oszalało i postanowiło, że zrobi nowe M5, a dokładnie będzie to M5 CS. Mamy M5, mamy M5 Competition dla tych, którzy uważają, że M5 jest zbyt mało hardkorowy, chcą czegoś więcej bardziej sportowego jest Competition, a BMW stwierdziło, wydaje mi się trochę patrząc na to, że Project 8 Jaguara był ciepło przyjęty, czyli absolutnie hardkorowy Jaguar, ale to absolutnie hardkorowy, i stwierdziło, to zróbmy taką hardkorową, najbardziej torową wersję M5, czyli pakujemy tylko cztery miejsca, zwiększamy moc i wszystko usztywniamy. No można by było na przykład ograniczyć się do dwóch miejsc, natomiast... To. Faktycznie są cztery miejsca. I teraz tak, to jest teoretycznie hardkorowa wersja M5, mm. natomiast... Mm. To nie jest samochód, który został pozbawiony wszystkiego, co jest potrzebne w tych samochodach nowoczesnych. E, czyli dalej masz ładowarkę indukcyjną, dalej masz świetny system audio, dalej masz. E, dalej BMW Serie 5. Ekrany i tak dalej. To dalej jest BMW serii 5. Bardziej niewygodny, to dalej jest mega wysoki segment, e, jeżeli chodzi o rynek. E, no i co? I dostajesz dostajesz 630, 636 koni. Nigdy nie było tak mocnego BMW M. Nigdy. 750 Nm. 4.4 litra V8 podwójne turbo to jest, BMW. tak klasyczny znany znany silnik BMW e, 8-stopniowy automat i napęd na 4 koła natomiast z możliwością e, regulacji można tak na powiem włączyć tylko tył jak drift mod w Mercedesie myślę że to jest super no i teraz tak generalnie auto zostało odchudzone łącznie w stosunku do M5 Competition straciło 104 kg To robi chyba na mnie nawet większe wrażenie niż e, niż te osiągi silnikowe 104 kg 104 kilo odchudzić samochód który tak naprawdę dalej wygląda tak samo. Tak, ale to ciągle landara jest. W sensie to było okay, z czego schodzić, natomiast nie? Natomiast to są 104 kg, a dalej masz... Właśnie to jest dla mnie największe wrażenie, że nie zrezygnowali z tych udogodnień i z tych takich. nie masz rzeczy, znaczka naklejanego. Rzeczy luksusowych, no tylko. Nie masz klimatyzacji pozbawionej części trybów na przykład. Tak, czy... Tylko masz wszystko, nadal masz w tym samochodzie wszystko. Podobno wygłuszenie jest trochę gorsze, no bo część wygłuszenia zrezygnowali kosztem wartości. No dobra, ale masz 104 kilo mniej w stosunku do M5 Competition, które i tak jest bardziej hardkorową wersją M5, i to wszystko zostało uzyskane przez to, że na przykład wszystkie elementy aerodynamiczne, czyli te dokładki splittery są z włókna węglowego. węglowego czystego. I w środku są cztery miejsca, cztery fotele, a nie 5 miejsc. Nie ma dwóch foteli i kanapę. I te fotele Czy z... jest i Te fotele zwykłe, nie wiem, zaraz się dowiem, mają zwykle podgrzewanie, na przykład wentylację z przodu, elektryczną regulację i tak dalej. Natomiast te fotele nowe w BMW M5CS. Są dziełem sztuki, nie potrzebują niczego takie mam wrażenie, bo ten stelaż foteli, no, i mi się stelaż foteli wykonany jest Bartek z włókna węglowego i to jest taki czysty karbon jak na to patrzysz i wygląda to obłędnie. Jeszcze dodatkowo mają takie stylistyczne pierdoły w postaci jakichś tam specjalnych dziurek, podfiedleń. otworów. O Boże, o Boże, to jest, te fotele to jest, to jest ta cena tego samochodu moim zdaniem, są świetne. No wyglądają super, natomiast zastanawiam się nad ich wygodną, szczerze powiedziawszy. No, competition. No nie, CS. Miałem takiego kolegę, który kiedyś miał BMW i mówił, że na światłach sobie lubi kłaść tu telefon. Jak na czerwonym stoi. Jest nielegalne, żeby z telefonu korzystać, ale on tak się do tego przyznał. Parę lat temu to było, że korzysta, korzysta i miał ten tutaj pod regulowany. I tam była taka dziura i sobie odkładał telefon tam. To jak tutaj patrzę... To w M5 CS nawet jest takie miejsce, z które wygląda ci, jak, jak na telefon. Żeby ci nogi nie latały. Chociaż tak kierowca powiem. BMW ciągle ma schawkę Bluetooth jeszcze, nie? Tak się, się podoba wydaje. na zagłówku ten Donald Schleife, yy. który jest. Tak, zwróćcie się na to uwagę specjalnie. Mnie tak. Bardzo, bardzo, ładnie to, bardzo ładnie to wygląda. Yy. Jeżeli ktoś będzie płakał, że ma tylko 4 miejsca, a nie 5 miejsc, to po pierwsze nie stać cię, bo jest bardzo drogie mnie też nie stać. Natomiast pamiętajcie o tym, że X6 jak wyszło też miało cztery miejsca, zwykłe X6, nie mówię o wersji M, która też miała 4 miejsca przecież. Jeszcze z jeszcze jednej rzeczy, która gdzieś tam się łączy powiedzmy z, mm. z, z, tym, z tym całym wyposażeniem, mm. trzy opcje lakierowe, oh. zielona i dwa szare odcienie, e, zielony jest takim przechodzący delikatnie w żółty, Plus. W żółty, Twoim zdaniem, on jest. Mm -hmm. W żółty. W żółty przechodzi i A... masz żółte LEDy do jazdy dziennej. Okej, okay, natomiast mi tutaj w żółty nie wpada, bo to jest ten z tych zdjęć. Mi bardziej wpada w taki. Mm, w kolor żołnierzyków z plastiku, jak byłem mały. Nie, ja no trochę ucieka w żółć. Zwróćcie uwagę na jeszcze jeden element. Szczególnie. Felgi. Złote. Złote felgi, takie złotawe felgi złote. E, bardzo ciekawy wzór. Złota, w, w, wygląda jak taki, jak taki e, typowo sportowy, jak mm, aftermarketowy, taki dokupiony mm, tak, tak, potem tak, tak. od dilera. Wyglądałem świetnie. Natomiast średnica przedniej tarczy hamulcowej to jest ogromne po prostu. Ogromne, na tej, tej patelni mógł sobie nie wiem, co zrobić, jecznicę Gigantyczne. Obrót, no. Tak. To, to nie jest skromne. do pizzy. No, spokojnie byś e, zrobił w Niemczech to, pizzę. To, to, nie jest, to nie jest skromne hmm. na pewno. Mówiłeś Skromna o... też nie jest cena. I to jest chyba coś, co mnie trochę negatywnie zaskoczyło. Z jednej strony z jednej strony strasznie mnie to negatywnie zaskakuje, z drugiej strony mnie to absolutnie nie dziwi. 180 tysięcy euro euro w Niemczech za samochód. U nas który, będzie drożej. Za samochód, który jest no wiesz... Nie, no... No, poczekaj, tylko że to, to cena ta nie mówi nic. Jeżeli sobie powiemy, że to jest 180 tysięcy euro w Niemczech, gdzie normalne BMW M5 kosztuje 121 tysięcy, to jest jedna trzecia mniej. Okay. To jest bardzo duża różnica moim zdaniem. No, z jednej strony tak, z drugiej strony, jednak dostajesz auto, które jest bardziej hardkorowe. I Dla masz... kogo jest ten samochód? No to jest ten problem. To jest największy problem tego samochodu, bo mam wrażenie, że takie, to jest takie auto trochę nie w żadną, żadną z nich, bo to nie jest samochód, który kupi sobie niemiecki lekarz. I będzie nim jeździł do pracy. Jak jest dentystą, to mój tak plomby wypadną. Wszystkim tak, jest nie będzie dobrą więc, reklamą z więc swojej kliniki. Nie jest, nie jest to dentysta, to nie lekarz. Przepraszam, Kac i e, Jeżeli chodzi o czydatność na co dzień, no, to nie jest jakby auto, którym będziesz wozić swoją rodzinę. M5 byłoby lepsze. Z tak. uwagi na przykład na normalną tylną fotele, kanapę. Tak, no, Normalne fotele. Tak, więc to, to jest lepsze pod tym względem. Torowo ten samochód teoretycznie się broni, natomiast to nie jest typowe auto, które chcesz zabrać na tor i je tylko upalać. M3, M4 by do tego było lepsze prawdopodobnie. To poza tym też, jeżeli chciałby się je bardzo mocno upalać, no to wiesz, no, po co ci te tylne fotele i tak dalej, i tak dalej. Um, no to, bo no chcesz, chcesz jeszcze takie, wziąć kogoś ze robisz, sobą. Robisz jeszcze bardziej hardkorową wersję po to, żeby ona nie była tak naprawdę bardziej hardkorowa, tylko wyglądała bardziej hardkorowo przez to, że dostałeś cztery kubły w środku. No tak, ale jest też bardziej hardkorowa, bo o tym nie mówiliśmy od zera do setki 2,9 sekundy prędkość maksymalna 305 koni to jest seryjne auto. To nie jest zdjęty chip, to nie jest tam blokada silnika, nie. To setki poniżej 3 sekund BMW m To akurat rzadkość, że masz 305 VMAX przy, przy obecnym musisz ograniczeniu do 250. chyba za takie, za takie kagańce, żeby tak. cię to nie, nie do końca ci go zdejmują chyba jeszcze do tego. On dalej chyba 280 zostaje, przesuwany i potem jest jeszcze jakaś opcja, coś takiego. I oni chyba nie ściągają zupełnie kagańca, więc to. Jeżeli chodzi o moc, 636 koni, nie robi to na mnie większego wrażenia. W sensie, wow, kosmos, w ogóle mega moc, Nie ale... robi na ciebie, nie robi na tobie wrażenia 636 hmm. koni wsadzonych do sedana? Mercedes pakuje 600 koni plus od na 100 lat. BMW sedana. Tak? Do V12? V12? No, Mercedes. No Okej. Okay. 612 koni miał te silniki. Teraz masz. Ale nie masz ich już. No to teraz masz V8, 612 koni, albo coś takiego masz w S63MG nowej. Tutaj no Ale to przy to myślę, że klasa wyżej. No to w E masz troszkę mniej ile jest koni w E klasie? Po Też niżej, jest 600. Nie, jest więcej nie niż, jest 600 mniej niż 600 koni. Audi RS5 ma 605 koni. Okej. Okay. Więc jakby ta moc nie robi na mnie wrażenia, ale te osiągi robią już wrażenie. Poniżej 3 sekund do setki to są mega osiągi. Mega samochód i wydaje mi się, że to jest auto dla tych osób, które szukały czegoś po kroju właśnie Project 8 od Jaguara i na przykład wszystkie Mercedesy z serii Black Series. Ale daily z tego nie zrobisz, nie? Zrobisz, jak chcesz. Możesz sobie tym spokojnie jeździć, tylko że kolega, który kupi sobie zwykłe M5, będzie miał w kieszeni jedną trzecią tych pieniędzy, który może wydać na używaną M3. i jeździć Mnator, na przykład, i wybaczyć sobie, a przy okazji w dalekich trasach czy w jeździe na co dzień, on będzie miał troszkę wygodniej niż ty. Natomiast to ty będziesz głośniejszy w mieście, będziesz szybszy w mieście i na trasie i na torze niż jego M5. -ka. Jasne. Tylko chodzi mi o to, że tak samo to czujesz chyba, w sensie mega, ale chyba tylko dla entuzjastów. Mhm. Takich, którzy po prostu chcą ten samochód, bo go chcą mieć. Mhm. To tak jest. Trochę tak chyba jest, że to musisz być dużym fanem marki i mm. dużym do w ogóle. Dużym fanem M5. marki BMW, boję się ciebie. Duż, boję się du, dużych, ciebie. Duży fanów marki BMW w Polsce mm. trochę jest. Ale wbrew pozorom, to jest. Łączy jedno, ich H36, to jest jedno z najlepiej wyglądających BMW obecnie następnych w ofercie. Świetny przód, świetny gril, świetne proporcje. Tak powinien być. To, to jest BMW, to jest BMW, Mega. to jest BMW, które podoba mi się najbardziej. Absolutnie. Świetny jest. jest. przepięknym samochodem, naprawdę przepięknym samochodem. A powiedz mi, jak Ci się podoba mm, teaser, który opublikował Lexus w postaci dwóch zdjęć, które sobie oglądaliśmy, które mają zapowiadać nowego elektrycznego Lexusa, bo Lexus wreszcie zaczął pracować. Nie wiem, czy wiesz. Trochę... Oni, oni wreszcie przestali produkować to samo i stwierdzili, że hej, musimy zrobić coś nowego po trochę, 20 latach. Trochę żałuję, że w ogóle o tym rozmawiamy, bo tak naprawdę. Mm, Zapchaj dziura, to jest. Nie mamy, nie mamy Mamy za dużo o tym Lexusie do, do powiedzenia, bo nie za dużo o nim wiemy. Masz te dwa zdjęcia. E, tak, dwa silniki na, na obu osiach mają być rzekomo w tym oto pięknym Lexusie. To nowy system zdjęcia. Lexusa. Tak, masz Ford for, for, for direct tak? Direct 4. Direct e, connect 4. Masz for. Connect 4, to żart. Bardzoż. E, natomiast no to jest taki koncept, który niczego znaczy koncept, no to są takie teasery, które nic ci nie pokazują, tak? Tam widziałem, że część ludzi w necie próbuje rozjaśnić te zdjęcia i zawsze tak się wyczytać z nich więcej, natomiast tak szczerze powiedziawszy, to przód, bo mamy zdjęcie tyłu z tym logo Lexus, z napisem Lexus, przepraszam, i z tym takim wydaje się, że całym podświetlanym pasem ala Audi. Mówi, że generalnie troszkę się czcionka tutaj zmieniła z tyłu i tak to ciekawie wygląda. Natomiast przód wygląda tak samo, jakbyś wziął jakiegokolwiek Eriksa czy tam co teraz jest w ofercie, E, troszkę go przyciemnił, zamknął w ciemnym pomieszczeniu, zamontował nowe światła. W sensie, wydaje mi się, że zarys grilla i zderzaka i lamp jest taki sam, jak był wcześniej w Lexusach. A szkoda, bo miało się to odwoływać do konceptu LF30, który to wygląda dziwacznie, no i jest typowym konceptem. Tak, to jest typowym koncept. I teraz pytanie, czy to będzie SUV, czy uda się zrobić tak, żeby to nie był kolejny smutne, SUV? bo mam, mam takie wrażenie, mam takie wrażenie, że koncepty wielu marek europejskich Nabrały trochę wyrazu i są bliżej tego, co potem widzimy finalnie na rynku. A mam wrażenie, że Japończycy zatrzymali się w tych takich, ja, ja to pamiętam z lat 90., wczesnych dwutysięcznych, takie rysowane cokolwiek na zasadzie niech wygląda futurystycznie, a potem i tak tego nigdy nie zrobią. Będę bronił, Lexusa będę bronił, będę bronił go LS-em nowym? Wygląda jak koncept, zwłaszcza w środku. Będę bronił go LC. Wygląda jak koncept z zewnątrz i w środku, i to jest w produkcji na rynku. A czy to wygląda jak koncept? Wszystkie samochody po prostu. Jest z kosmosu, zupełnie z kosmosu. Zegar się przesuwa. Kosmiczny, LS jest to samo kosmiczny. A Toyota, broniąc Japończyków, zrobiła genera pierwszą generację ERISA. Pokazała koncept, żeby powiedzieć, co to jest. I za chwilę się pojawił pierwszy z 99, że było takie. to jeździ, to ma zegary po środku wyświetlane. Tak, tak zrobiła Toyota. Natomiast tak, wydaje mi się, że ten koncept jest trochę odjechany. Bardzo się boję tego, że to niestety będzie auto pokroju crossover SUV, czy coś na w tym pewno, rodzaju i będziemy 100%, mieli kolejnego Lexusa w ofercie pierwszy, pierwszy, pierwszy dla Lexus. żony lekarza, pierwszy, która też ma swoją klinikę. Pierwszy Lexus elektryczny, który to ma jakby pokazać nowy kierunek, jakim idzie marka i na tym się zatrzymamy. Teraz czas na sekcję samochodów używanych. Jeszcze nie. Tak. Aha, to jest używany samochód. Tak. Dlaczego? No bo to jest McLaren Artura. Ha! Za roku. Nie, ale wiecie ile było nagłówków z tym McLaren Artura? Bo McLaren Artura to jest Artura, to jest nazwa nowego modelu McLarena. Tak, to nie jest czyj samochód, to nie będziemy Renault mówić. Renault o... Bartka, Citroen Bartka, McLaren Artura. Fatalny żart. Przepraszamy najmocniej za niego. E, natomiast zadebiutuje. Nowy McLaren zadebiutuje 16 lutego. Mamy w końcu coś nowego od McLarena. Nie przesadzaj. Mamy w końcu coś nowego od McLarena. No nowego bym się skupił, bo inaczej, mam takie wrażenie, będziemy, że wszystkie są takie same, tylko na różnej wielkości. Będziemy chyba, Ale wiesz co, z, z tych zdjęć szpiegowskich, których tutaj nie zamieścimy, bo są autorskie nas zabiją, e, wygląda na to, że fajnie, hmm. że robicie nowy samochód, tylko on nie jest nowy. W sensie wygląda tak samo jak wasze poprzednie samochody, tylko że twierdzicie, że wygląda inaczej. McLaren twierdzi, że to ma być auto, które Prowadzisz ma... Poważysz ten mem z The Office? Jak pokazują pani dwa zdjęcia i mówią, że potrzebują, żebyś znalazła różnicę na tych zdjęciach, gdy the Same picture. Tego mama nie ukaże, ale ukaże wiele innych mamów z Office. Okay. Natomiast y, mówi się o tym, że to jest ten mały McLaren, czyli następca 570S i że będzie on hybrydą, typu plugin, więc mamy zasięg tam 30 parę kilometrów na samym prądzie, możemy go podłączyć do gniazdka, ale możemy też mieć 600 koni. Jasne. Pięknie na... napisałeś swoją drogą, że to jest następca 570S. Czyli tak zwany wejściowe McLaren. No taki, Podoba mi się nazwa wejściowy McLaren. No taki wiesz, przychodzisz do salonu maklera i mówisz sobie, ile trzeba mieć żeby mieć cokolwiek. Oni bryloczki wyciągają wiesz? nie, na no, samochód. Mówią ci kwota, to poproszę. To w jest kieszeni taki... mam 150 zł. 570 S miał być dla tych, którzy rozważają zakup Porsche 911, a mogą sobie kupić McLarena wtedy. Tak. Że ta cena nie miała być taka mega z kosmosu. Tak, 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 tak. Spoko argument, rozumiem to. Faktycznie marka McLaren wydaje mi się robić ciekawe samochody, ale jedyne, czego nie można o nich powiedzieć, moim zdaniem, to to, że lubią zmiany. Bo jak już wprowadzili zupełnie nowy, jakby Język stylistyczny do super samochodów, takie mam wrażenie, robią to po swojemu, te drzwi, to wszystko jest super. To nagle się okazuje, że niemal wszystkie są podobne, tylko przeskalowane. I jak jedzie jakiś, się sobie, to jest McLaren. Nie jest, McLaren. Się. jest jeden McLaren, który wygląda inaczej. Jest kilka, jest Spittel, jest przecież senna, bla, bla. O, spittel bla. jest prześliczny, nadal uważam, że to jest cudowny hmm. samochód. Nie, nie chodzi mi o Senne wcale. Ja A mówię o, bardziej, o tych takich bardziej przyziemnych. Słucham. Eee. F1. E, no, przyziemnych, co ja gadam, czy przyziemnych. P1. No dobrze, ale to jest najbardziej taki McLaren, właśnie. No, no ale Piłan jest przepięknym autem. Tak, a stylistycznie to by nie przypomina troszeczkę takiej mocno przerośniętej wersji 570S, bo moim zdaniem to, to 570S, wygląda, tego, że 570S się wygląda jak P1. Przerysował jak, jak P1. Skurczone P1. No, tak, no, no. no ale to, to wiesz, no P1, P1 wyznaczyła pewien standard. Co no i teraz mówić. wszystkie McLareny wyglądają tak samo. Rozumiem to, natomiast ten ma być inny, dlatego to no tak. Wiesz, mówię, no to jest m, identyfikacja marki w jakiś mm. sposób, tak? No masz te auta, które powiedzmy do siebie są podobne, robisz super auta, więc to jest super auto. Więc nowa identyfikacja marki będzie polegała na tym, że McLaren będzie biorąc samochody od Artura, e, i McLaren twierdzi, że to będzie hybryda z najprawdopodobniej podwójnie doładowanym V8. Czyli... I tu Cię mam. Słucham. Pomyliłeś się. Po 6. Tak. Nie, niestety, wiedziałem. Wierzyłem mocno w to, że tak się stanie, ale niestety nie. Nie, będzie fałszustka. To jest ten down, silnik, który już wcześniej idzie. wykorzystywali? Chyba tak. Downsizing idzie w tą stronę, że niestety, ale nawet i w takich autach zamiast V8 będziecie mieć fałszustkę. Wejściowy e, McLaren? Silnik, silnik elektryczny. Nie, ja myślę, że tak już to, to jest ten trend, który będziemy powoli niestety, ale wchodzić. V8, -ką, V12, -ką, V10, -ką, żeby machać do widzenia i. Fałszutki to będą największe silniki, a, a potem wszystko będzie elektryczne. Chyba e, da plug-in 30 km zasięgu na samym prądzie. Wiem. Mm. Rewelacja. No, Rewelacja no, to, 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 to coś nowego, nie? Hmm. E, natomiast tak, e, kwestia baterii została rozwiązana w ten sposób, że tutaj ma być zupełnie nowe. Nowy stelaż, który ma być chyba z włókna węglowego robiony, z tego co zrozumiałem. No, wszystko mają robić z Wszystko z ma być już zaraz z włókna węglowego, żeby tylko obniżyć kilogramy jak najbardziej, no bo wsadzili przez hybrydę w to, no to trzeba to jakoś to prawda, to trzeba obniżyć tego wagę, więc to to akurat ma sens i jest, jest dosyć logiczne. Podobno generalnie ma być tylko 30-40 kg więcej niż ważyła 570. I ma być też że tam więcej koni, ma być zdrowo powyżej 600 chyba. Gratuluję, tak, tak powinno być. I co jest najważniejsze dla mnie z tego, co powiedziałeś, to to, że McLaren oficjalnie potwierdził, że wszystkie panele nadwozia i, i to całe to podwozie będzie nowe. W sensie to nie będzie modyfikacja, to będzie nowe. Więc bardzo liczę na ciekawą stylistykę i wiem, że się bardzo zawiodę po tak. oglądaniu tych zdjęć szpiegowskich, tak. bo to wygląda tak, tak samo. samo. To jest to samo, McLaren powiedział, że to jest nowe, <laughs> ale tak samo. Nie zmienia się nic. Nowe, ale takie samo. Powiedz mi. To Kto jest... był twoim ulubionym dyktatorem na Bliskim Wschodzie? Na Bliskim Wschodzie. Twój ulubiony dyktator. Na Bliskim Wschodzie. Saddam Hussein? Zdejmą nas na to. Myślę, że Muammar Kaddafi. Wiem, że Muammar Kaddafi, ale troszeczkę podyskutujemy. Saddam Hussein nie miał takich ciekawych lej samochodów, prawdopodobnie jak, Hussein, nie, jak Muammar Kaddafi. Nie, i miał większe, większe Muam wąsy. Muammar Kaddafi, trudne imię. Libia. Muammar Mu Kaddafi. Libia, prawda? Libia. 2011 rok, tak? To był ten przewrót taki wielki, pamiętacie? No, wiosna, ta taka. Arabska wiosna, to był ten kraj. Tak to się nazywało? Tak się nazywało? Nie wiem. Maturas Geopolityka. Geopolityka. Sił rewelacyjnych. Muammar Kaddafi. Muammar Kaddafi był e, facetem, który lubił luksus. Czego, co, co się dało akurat po jego, że tak powiem, outfitach e, dojść do tego? Miał dużo ciekawych samochodów. Na no jednym z nich miał być Maybach, który to miałby zostać przerobiony przez firmę nazywającą się Cenatek. tak, przepraszam. Że zbiły to była się ta, firma, ta firma, która jak zaczęła Xcelero powiedziała, że nie kupujcie tego, bo jest tylko jedno. Ja wam to będę robił. Zrobimy 100 sztuk Maybachów. Płacicie u nas więcej niż za 57, czyli tego krótszego. My wam ucinamy tylne. To tak, był taki kupa Maybacha, jeden Birdman. Jay-Z Jay -Z go miał. Jay-Z go miał, miał go w klipie, jeżeli dobrze pamiętam, Lost Ones. I nas sprzedał go Birdmanowi. To jest takie kupe, to było takie kupe. Dziwny taki samochód. Koncept to coś, to było. strasznie dziwny samochód. Natomiast Ksenatek stwierdził, że jak. Bo nie wiem, czy wiecie, ale generalnie taka definicja luksusu, chyba nie tylko moimi słowami, jest taka, że luksus jest to takie. Pokazywanie wszystkim, że ja coś marnuję, bo mi się podoba, mam to za dużo. Można znowu pójść do Z i pójść po klip Otis, w którym to Mike Bacha, mm. a propos tną na kawałki i sobie go przerabiają. Potem poszedł na cele charytatywne, tak. Pan Gaddafi, pan aż tak, pan Kaddafi aż tak grubo się nie bawił. Ale On lubił postanowił... luksus, bo stwierdził, że z długiej limuzyny chce mieć zrobione mniej praktyczne kupa i żeby Senatek mu to zrobił. I zaczęli to robić, i faktycznie to zrobili. Eee, był to, to samochód z numerem 4. Konfigurował go sam Muammar Kaddafi, i wow. jeżeli można o nim coś powiedzieć, to na pewno nie miał gustu. E, Zaraz o samochód, Natomiast bo... cały mankament tego polega na tym, że Muammar Kaddafi spotkał się z przedstawicielami firmy Ksenatek, a też na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, czy wiecie, była firma, chyba w Arabii Saudyjskiej, tylko nie wiem, czy to po drodze politycznej, nie znam się na tyle. Była firma, która miała. Był jednym z dystrybutorów. Łącznie wszystkich tych Maybachów e, od Xenotyka sprzedano osiem, więc tam dystrybutorzy ciężko pracowali, jak widać. I on przyjechał tam w 2010 roku, zamówił, zapłacił. W 2011 roku zniknął z powierzchni Ziemi i w 2012 roku stwierdził, że. A jest jego samochód tutaj? On zapłacił za niego. Panie Kaddafi. Panie Kaddafi. Komu to sam... dostarczyć? Rebeliantom? Komu teraz? Finalnie skończyło się. Przejmujemy tego Finalnie skończyło się tak, że samochód trafił w ręce holenderskiego kolekcjonera. I teraz ten oto holenderski kolekcjoner stwierdził, że już nie chce mieć tego samochodu. I został on wystawiony na sprzedaż. Na sprzedaż przez firmę Auto Leitner. Czy, czy trudna nazwa. Z przebiegiem 2300 km, więc kolekcjoner sobie bardzo dużo tym nie pojeździł. Podobno twierdzą, że to jest najniższy przebieg z tych ośmiu, które zostały wyprodukowane. No i teraz tak. W 2010 roku niejaki powtórzę, bo nie wiem czy słyszeliście, Muammar Kaddafi. pozdrawiamy demonetyzację. Zapłacił za to auto 765 tysięcy euro. Z czego jakby wersja taka podstawowa, chyba 57 s na bazie którego to było zrobione, kosztowała 443 tysiące euro z kawałkiem, czyli łatwo powiedzieć, że to cenatek brał sobie jakieś 300 parę tysięcy euro za przerobienie Maybacha Spoko. Takie ceny mieli, taka klientela, więc mogą. Natomiast dzisiaj to auto z tym przebiegiem kosztuje 961 950 euro. Pod maską V12 od Mercedesa, 612 koni. To jest właśnie to z CLA 6.5, bo generalnie ten Maybach jak tak pysie na kupę, to się raczej inspirowano właśnie tym, że skoro jest SK jest CL, to będzie takie kupę, w sensie, że wielkie, ale jednak kupę. Ten sam silnik, 612 12 koni, 1000 newtonów. To fajnie pali gumę jest. Widziałem takie zdjęcia w polskim Top że pan Piotr Frankowski stawił zdjęcia zdjęcie, jak ma Bachem 6-2 pali gumę w Warszawie. To mega łatwo się to robi z tym momentem obrotowym. No to na pewno. To przy okazji jeszcze zwalniasz hmm. trochę ziemię. Natomiast e, chciałbym już przejść. Jaski pustyni. Samochodu. Tak. Uwaga, uwaga. Idziemy po kolei. To jest taki kolor, ja się nie dzieje, Jeżeli że go pozbawili władzy i życia. Jeżeli ktoś jeszcze, jeżeli, oh jeżeli ktoś z Was. Aparat to do, do, jest do ojcem bądź matką. I kojarzy, jak wygląda smułka, to ten kolor, który to jest obok tego koloru majonezowego mm. Mercedesa z. To jest dwutonowy, z, nie? który przyjechał z rajchu, tak. e, To ten taki, taki obrzydliwa zieleń to Czyli tak wygląda. Góra, maska, dach zderzak. Tak wygląda mniej więcej smułka, która potem jest przez dziecko wydalana, jeżeli ktoś ma dziecko, wie o co chodzi. To jest fatalny, obrzyd absolutnie obrzydliwy jest ten samochód z zewnątrz. Nie wiem, nie wiem, co to jest, gdyż jeszcze nie mam dzieci, natomiast mi przypomina trochę kolor aparatów słuchowych dla osób starszych. No, trochę. może. Czy to powiedzieć. jest ten taki odcień, chciałbym powiedzieć, ortopedyczny, ale to geriatryczny. Natomiast no, bez wątpienia można by uznać, że Tutaj dyktator kierował się gustem na zasadzie na pustyni, będę mniej widoczny, ale i tak go złapali, bo nie dojechał. Powiem ci, że jak patrzę na, na środek. środek tak, założyłem z tyłu. Tył. Jak patrzę na środek tego samochodu. To tak, to smułkę chcesz zrobić. To, to chciałbym powiedzieć, że generalnie to jest auto, które to e, zostało zrobione w 2010 roku zostało zamówione i to dużo wody mam, upłynęło. mam takie wrażenie, mam takie wrażenie, że. Motoryzacja przez ostatnie 10 lat zrobiła gigantyczny krok do przodu, dużo większy niż jakbyś miał wziąć ten sam okres od 2000, roku 2000-2010. W sensie ten samochód tak wygląda tak staro, się w środku. Gust ludzki też trochę się zmienił. Ale jest straszny ten system. Słuchaj, środek. no ale ta kierownica to, to jest kierownica z W220, bo te auta miały dużo wspólnych elementów tak. i 140, 220, i właśnie na ten mapach. I to jest OK, wszyscy o tym wiedzieli. Natomiast. Ta taka ten piano black, który kiedyś był na zasadzie wow, a teraz jest montowany w każdej dacie i patrz na to już sobie też toż Tomasz kiedyś to było taki wow Rolls-Royce, wiesz Range Rover, Ta kierownica oprzyta skórą i to taką skórą jak ten z, z Pink My Ride, takie masz wrażenie patrz na to już, bo że co to jest? Przepraszam, ale w 2021 roku ten Maybach w środku wygląda fatalnie, Fatalnie, no wygląda fatalnie, bardzo mi się to nie podoba. Patrz na nawigacji nie ma Libi ustawionej. Ani Stanów Zjednoczonych, ani Waszyngtonu. Drążek zmiany biegów. Zabierz mnie do raju. Z tym systemem uruchamiania silnika z Mercedesa. Nie no, piękne. To nie jest piano black, Bartek. To jest piano black, a na środku masz takie elementy jak z nagrobka. Takie... Tak, no taka płyta faktycznie tak. nagrobna. Na, na, na Jakaś sugestia to była. I to mi się bardzo podoba. Jest klawiatura całego telefonu. A może to całego montowane telefonu. po fakcie. Post <laughs> ten element był montowany później. Nie no i... A absolutnie obrzydliwy samochód. Naprawdę, jakby jeżeli ktokolwiek zapłaci Myślę, za to takie pieniądze, to nie jest obrzydliwy, tylko w, tylko w tej konfiguracji jest bardzo, sererska. bardzo ciężko wydaje mi się znaleźć yy, kogoś, kto powie, o to mi właśnie chodzi. T tego tego <grym> szukałem. Taki kolor dwutonowy tu. Nie no, mi chodzi, wow. oczywiście, mi chodzi oczywiście o sam samochód, jeżeli chodzi o, o, o tą akurat wersję wyposażeniową, która to środko ma DVD. Ba, DVD ma, uwaga, to w ogóle jest najciekawsze, wyczytałem, że ma podgrzewaną kierownicę. Po co mu w Libii była podgrzewana kierownica? Żeby torturować ludzi? Trzymaj kierownicę. Może, <laughs> nie, to, nie. Może, może ten, może, może miał ten problem z innymi rękoma. Myślisz? Że mu dłonie marzły. Nie no, moi drodzy, pół ten pół serio. Takiż Oto Maybach, moim zdaniem, żadnej wartości kolekcjonerskiej nie ma po tym oto człowieku, więc. Czucie, że ma wartość kolekcjonerską i to gigantyczną. <sighs> moim zdaniem nie. Nie wiem, czy chciałbym mieć samochód po dyktatorze takim dyktatorze? Są takie wiesz A są. A są rarytasy. Taki rarytas. wiesz. Natomiast. By Byłoby obrzydliwie bogatym człowiekiem, byś stwierdził, że Jezus Mariusz nie chce kupować. O, o! Nie. Ja... To Kaddafi chciał. Natomiast... Ale pamiętaj, Kaddafi w tym nawet nie siedział. No ale on nigdy, wybierał nie... tobie wszystko. Ale nigdy, łącznie nigdy, z tą nie skórą. Użył, nigdy, nie, <noise> nigdy nie użył tego samochodu. Nie no dane tak. mu było. Drodzy Państwo, każdy mężczyzna ma w sobie troszkę z dziecka. E, o czym mogliście przekonać z tego dyskursu, który e, raczej, raczej nie był najwyższych lotów. Natomiast dlaczego o tym mówię? Lego i Porsche. Porsche i Lego, czyli e, taka korelacja, która już od dłuższego czasu na rynku zachodzi. E, mieliśmy Technika, Techniksa e, GT3. RS. Technik. Czekaj, to jest Lego Techniks czy Technik? Techniks chyba. Mi się kojarzy, że Technik. Techniks to robi audio. Co? Teraz będzie szukanie wielkie, czy to jest Lego Technik, czy Lego Technics. Bez znaczenia. To jest to Lego. Jak ja byłem młodszy, to było takie drogie i nie było szans, żeby to w ogóle mieć. Tak, Jak mówiłeś rodzicom, kupcie, kupcie. Tak, tak, mówili, duplo trzyelementowe. Łeb się masz. walni. Moja pensja cała. Lego Technik, masz rację, jestem głupi. E, w każdym razie Lego Technik. E, e, mieliśmy dwa modele. Teraz ja na pewno nie wyślę, jak to powiedzieć. E, mamy modele Speed Champions, które są takimi prostszymi modelami. Zastanawiałem się to, czy sobie jednego nie kupić e, kiedyś w sklepie. Było 919 Hybrid dla fanów um, wyścigów długodystansowych. A teraz... GT3, był RSR, też było. No, zresztą było mniejsza stóp. o tą całą nomenklaturę. No, trochę, tego, trochę tego było. Teraz LEGO mocno naciska na tą nową serię swoją Creator yy, i między innymi był, z tego co pamiętam, z niej yy, stadion na przykład Old Trafford Manchester United mogły sobie zbudować. Rewelacja. Yy, jest świetnie odzorowane, więc bardzo bardzo mi się to podobało. Teatr podoba. marzeń? Teraz marzeń, dokładnie. Eee, natomiast teraz będziemy mieli BMW 911 i tutaj, uwaga, uwaga. Zaskoczę Bartka, to nie jest BMW, tylko BMW, to jest Porsche. BMW Widzisz, <laughs> cały czas mi ten CS w głowie siedzi. Eee, Mami Nie wiem, co gorsze. No, to w sumie ta koszulka twoja jest w kolorze tego samochodu. Teraz tak, porze... tak, to jest taki kolor. To idealna dla ciebie jest ten Maybach. pod kolor koszulki. Nieważne. Milion euro. Lego Porsche 911 to turbo wad? czy targa? <coughs> To właśnie, to jest, to jest ta wersja, bo tutaj masz tak, to jest 70 któryś rok, 74 chyba, nie pamiętam. Natomiast masz tę wersję, że możesz sobie ściągnąć dach, masz targę, możesz sobie zamontować sztywny dach, możesz sobie w ogóle tylko otwierać maskę. Właśnie, gdzie jest maska w Porsche? Z przodu, prawda? Drążek kierowniczy działa. Z tyłu jest pokrywa silnika, chcesz jednostka napędowa z tym charakterystycznym wiatrakiem takim widocznym. Rewelacja. Dara ram się 600, wiesz o tym, nie? 600 zł. Bez złotówki, LEGO. na stronie Lego, Lego. Jeżeli to ktoś ogląda, kto pracuje w Lega, bo ma jakieś powinowactwo z kimś mm. zlego, Albo ma nam dwa, my to sobie złożymy i wam odeślemy jeden, a jeden zostanie tu na półce. Ta, tu go postawimy, tu. tu. Tu będzie stał, tak. Szkoda, że biały nie będzie się tak. Pomalujemy go. Pomalujemy go. Jednego z naszych chłopców czarną farbą. Pomalujemy to Porsche w ten kolor. Dwutonowe Porsche stylizowane na auto Muamara Kaddafiego. Nie pójdziecie w to na pewno Lego. Natomiast środek już jest trochę w takim nie, kolorze nie brązowym. W takim kolorze. A, tak, rewelacyjnie to wygląda. Fine autko, naprawdę fine out. Wiem, że trochę kanciaste, ale to jest Lego w końcu. Bardzo mi się podoba taki detal w postaci imitacji marszczonej skóry na drzwiach, na boczkach drzwiowych. Chciałbym, żeby zrobili, przenieśli to do Forza Horizon 4. Są bo tam takie jest auta, parę tak. samochodów Lego, więc to, to byłaby fajna opcja. Eee. Po czym poznać, że to jest turbo? Jakby nie miał najpierw turbo po tym, że ma poszerzone tylne nadkola, bo ma szerszy rozstaw kół z, z tyłu tył i ma wielki ten... spoiler. Są te dwa tak. elementy, po których zawsze łatwo poznacie turbo, między innymi. Znaczy to starsze turbo. To starsze turbo Chociaż teraz tak. też Też ma wloty powietrza z tyłu przed tylną osią turbo. No i tak, przechodzimy, przechodzimy do się. naszego ulubionego momentu każdego podcastu, czyli drodzy Państwo... Festiwal e... Krytynów dzisiaj? O Jezu, takie... Mocne słowa, się jeszcze. Ktoś ucieka przed policjant nie jest mądry. E, jak... nie, 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 To, to, to druga, druga rzecz to jest. Nie możesz tego tak jednoznacznie określić. Masz rację, bo przepraszam. Jakby pani wychow... Tak. Która, zaraz która o tym pogadamy. Najpierw była bardzo heroiczna była. Najpierw pogadajmy o mniej to heroicznych O bo. mniej heroicznych ludziach, czyli o 25-latku, który to został. No to za... jest debil. No dobrze, z... który, no, został, który został. Który um... został. Miał być zatrzymany przez policję, policję w miejscowości Wola Radziszowska. Pozdrawiamy okolice Krakowa, to gdzieś u was najprawdopodobniej. Jechał Mazdą 323, przekroczył prędkość na 50, zmierzono mu 108. Powiedziano, pan się zatrzyma, a pan powiedział, aha, jasne. Chciałbym, chciałbym tylko nadmienić jeszcze, że pan jest z powiatu wadowickiego. Na kremówkach masz, może, się, może się śpieszą na kremówki. Narkotyzuje się kremówkami. Natomiast faktycznie została on była próba podjęta przez policjant do zatrzymania pana do kontroli. Maszta pojazdu. za 3, 3, stwierdziła, ja będę uciekał. No, się zahamował. A potem nagle przyśpieszył, prawie taranując policjanta w ogóle. Pół zmyłka. Tak, akurat jest niefajne, nie? Pół zmyłka. No i myślę, że pan policjant bardzo mocno się wtedy zdenerwował, no i zaczął, zaczęli panowie go gonić. W ogóle się nie dziwię. Eee, no i mężczyzna, jednący bardzo szybko, Mazdą 323, czyli prawdopodobnie hmm. już był na limicie, 120, dojechał do zamkniętego szlabanu na przejeździe kolejowym. Każdy normalny człowiek stwierdziłby, no dobra, no. Tu się trudno. kończy mój pościg. Nie jestem. Głupi nie, nie nazywam się Vin Diesel, to nie jest pierwsza część szybkich i wściekłych. Czas skończyć tutaj. Zahamować. A Vin Diesel no. też skończył potem, jak skończył. No, a skończył, jak skończył, właśnie. Dlatego i potem. ratując swego Ryan O'Connor go uratował. Nieważne. W, w, każdym, w każdym razie pan stwierdził, że będzie taranował. Zapory. Zapory. Szlabany, tak. Bo, bo Wstali, wszyscy czekali grzecznie, no on stwierdził, pociąg jedzie. No, przecież, no policja go goni. Go nie w trakcie pościgu. Need for się włączył nagle. Ja, ja, kurwa w GTA to było bardziej. Więc postanowił, że wjedzie w ten szlaban. Natomiast przy swojej niskiej inteligencji wjechał w ten szlaban, który był pod kątem. Wjechał na niego dosłownie kątem natarcia takim, że szlaban wbił się do środka i się łamał i część została w środku i jakby to najlepsze jest to w tym wszystkim, że tego nie powstrzymałam, pojechał po prostu dalej z tym szlabem. Oglądaliście oszukać przeznaczenia? Który naprawdę myślę, że odbił mu się o czoło. Mam nadzieję, że po tym zmądrze Natomiast... tak, Była taka pustka. Taka Natomiast wiesz, yy, młodzi kierowcy, starsi kierowcy i kierowcy, nie róbcie nigdy takich rzeczy. Natomiast drogi 25-latku z Wadowic, nie życzymy nie, nie to. Był z, Wadowic, typowo. z okolic Wadowic, nie życzymy tobie jak najlepiej. Nie ucieka się przed policją, już na pewno nie w taki sposób, próbując staranować. Natomiast nadzieję, że... kurczę. Niewiele by brakowało, żebyś sobie zrobił poważne kuku w głowie. A żeby była karma najczystszej postaci. Jeżeli Nie życzyłbym tego nikomu. To, to, no. to jest karma po prostu, za to, że jeżeli ktoś jest na tyle, hmm. tyle ograniczony, sztuczny. Brawurowy na tyle ograniczonym człowiekiem, no to w takim wypadku mo może, może to by była faktycznie taka karma. Słyszałeś, jakie zarzuty mu postawiono? Nie dziwię się absolutnym zarzutom. To jest... E, s, bo, aha, no bo dodajmy do tego, mm. że ten pociąg nadjeżdżał, pociąg musiał awaryjnie zahamować i zatrzymał się na torowisku, e, przez co policjanci musieli wstrzymać pościg. Ta ucieczka się udała, żeby było śmieszniej, no bo pociąg się zatrzymał, policjanci zostali, e, to zostali z tyłu. Miał samochód bez tablic? On, A nie, miał tablicę. Tak, ale uważaj dalej. On uciekł dalej, tablicę owszem miał natomiast tablicę były na nie poprzedniego właściciela, nie poprzedniego właściciela, tylko na jeszcze jakiegoś wcześniejszego właściciela, e, bo jak się okazało, że one z panów, którzy kupowali tą Mazdę po kolei, nie przerejestrował tego samochodu. Ustalenie generalnie było bardzo ciężkie, bo najnowszy właściciel nie widniał w bazie, pana w bazie nie było. Natomiast w końcu finalnie udało się to i pan był po swoim adresem. Także uciekasz przed policją, taranujesz szlaban, powodujesz zagrożenie e, hmm. dziesiątek ludzi i do po, domu, czym, chodźś, po czym chodźś, idziesz do domu, wchodzisz do domu, mówisz co na obiad? A zupa dzisiaj? Możemy już jeść, szybko jać. Jutro nie będzie. Ale może on nie, oni go znaleźli po paru dniach. To jest tym wszystkim najlepsze. Słuchajcie, został zatrzymany. Postawiono mu zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i stracił prawo jazdy. Ciekawe, ale grozi mu do 8 lat więzienia i do 3 lat pozbawienia praw do jazdy samochodem. Akurat to drugie się wydaje takim, taką rzeczą z automatu. To pierwsze, to nie wiem, czy aż 8 lat, natomiast Mam nadzieję. mało rozsądne zachowanie. Mam nadzieję. Życzę 8 lat. Natomiast a propos katastrofy w ruchu lądowym, to słyszałem kiedyś anegdotę, nie wiem, czy to miejska legenda, że jakiś tam znajomy mi człowiek jechał jakimś samochodem i tak niefortunnie wyjechał, że jeden ikarus, który jechał, wymusił mu pierwszeństwo ten znajomy człowiek, i ten ikarus zjechał na drugi pas i uderzył w drugiego ikarusa, który jechał. Nic się nikomu nie stało, to była prosta to miejska stuczka. No i policja stwierdziła, że skoro się dwa ikarusy zderzyły ze sobą, to już jest katastrofa w ruchu lądowym. No tak. Pamiętam, że jest jeszcze jedna znana sprawa polska, która to została tak... To masz hajto? A nie, to nie to, kurczę. Frog, tak? A tak. Nasz znany. Przecież to był ten sam zarzut, z tego co pamiętam. Nie podam nazwiska, nie pamiętam. nawet nie będę... Finalnie, już... finalnie no. chyba nawet przyklapany ten zarzut został. mu. Nie wiem, jak to wyglądało. Nie, mniejsza mniejsza oto. Natomiast chciałbym powiedzieć, że byłem kiedyś na Słowacji. Ja byłem kilka razy na Słowacji. Byłem też w Bratysławie. Piękne miejsce, Słowacja. polecam, naprawdę. Tylko tak jeszcze jest tak zwana komusza przerwa w środku dnia. Sklepy zamykają na godzinę. Mniejsza o to. Natomiast, e, ze o, Państwo w Bratysławie. To nie biorą więźniów. 24-letni facet. Wpadł na stację benzynową. Oczywiście sam czemu to w ogóle tu jest stacja benzynowa stacja benzynowa samolot. To jest ten temat motoryzacja, To jest motoryzacja stacja benzynowa. Każdy z was jeździ na stację benzynową. Prawurowy napad na stację benzynową 24-latka. Wpadł na stację. Żądał pieniędzy od pana ekspedienta, potem go pobił. Nie rozumiem. Stwierdził, że musi uciec. Natomiast jak to każdy, kto miał pomysł na napad. Ja mam pomysł. Napad po czesku znaczy. Pomysł. Jestem ciekaw, czy na Słowacji jest tak samo. I czy to jest prawda. Natomiast. Mam napad. Natomiast. O, spanko. O co takiego? Ja Inaczej, no. Wpadasz, na... Wpadasz dostajesz hajs, bijesz typa, no i stwierdzisz, no. to jest ten czas, kiedy się ulatniam. No. Inny pracownik oczywiście był z tyłu, zobaczył, co się, co się dzieje, zadzwonił popalicyjskich. 997. Nie tak. mów tak, to Słowacja, to nie jest Rosja. Nieważne. E, natomiast tak, pan stwierdził, że jest jeszcze troszkę mu mało tych pieniążków i zaczął szukać sejfu na zapleczu. Z napad na I w tym momencie, zimą. przez tylne drzwi stacji benzynowej wchodzi 36-letnia Czeszka. Czeszka. Na Słowacji, w Bratysławie. Wchodzi Wtarza na stację no. benzynową tylnymi drzwiami. 36-letnia kobieta. No i... Teraz jest pytanie, które należy sobie zadać. Czy powodem tego, co się stało, jest fakt, że pani była w szoku? Heroizm. Czy pani chciała zachować życie, bo stwierdziła, że za chwilę zginie od faceta, który chciał po się poświęcić. Czy to był plan. Chytry plan na to, żeby zatrzymać owego człowieka i żeby został złapany na gorącym uczynku. Policja usiechała. Gorący uczynek to akurat jest bardzo dobre słowo w tej, w, w, bardzo w tej, w tej sytuacji. Policja usiechała. Pani bardzo Mokra gorliwie, robota. Pani bardzo gorliwie zaczęła... Robota. Pani bardzo gorliwie zaczęła Flirtować z tym oto panem. Pan nie który pan tam... przystoi, pan silny, ale mówi pan, pan kolegę tak bardzo. Ale, pan, ale pan bogaty jeszcze bicepse. teraz. Wszyscy kartą płacili dzisiaj, a pan tyle pieniędzy nie. ma. A może pani się oglądała tych takich czeskich filmów, które są na stronach dla dorosłych? Tam. Ja, tam... ja jestem twój tatinek nie to Nie, 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 nie. Taki, jest taki pan, co koronami sypie, nieważne. E, kolega mi opowiada, oczywiście. E, a, je... to wiem, jakie filmy. Jeżeli, jeżeli chodzi o to, no to tak powiem, pani poszło po całości. Eee, I wzięła, ja, że ruszy głową No i teraz pytanie Czy to ta pani była tak heroiczna Czy on stwierdził, że pójdzie już Olin, Że w sensie Moi mam drodzy, pieniądze Jesteście słowackimi policjantami Żadnych potrzeb prawie. Telefon, napad na stację benzynową Pobity ekspedient, ukradzione pieniądze Poważny temat, przyjeżdżacie na miejsce na, i na miejscu okazuje się, że na stacji benzynowej W Bratysławie Znajdujecie 24-letniego Serba Któremu 36-letnia Czeszka daje przyjemność. I ten, oto serb, I ten oto Serb jest tym, który napadł na tą stację. Więc 36-letnia Czeszka ale za zatrzymanie 24-letniego Serba, żeby nie uciekł z tej stacji. Wyobraź to jest sobie. poświęcenie, to jest heroizm wyobraź nie sobie Nie stać mnie na taki gest. Wyobraź. A to ty pracujesz w handlu. Gesty, których potrzebujemy, ale nikogo na nie nie Wyobraź, nie wyobraź sobie, jak bardzo on musiał być w tym jak ta pani musiała się trudzić. Jak, jak musiało być mu dobrze, że on nie usłyszał syren policyjnych, których na, na 100% przyjechali na to W końcu to jest napad. Chciała być głośno. Musia, a chciała być głośno, albo no, był po prostu bardzo. Albo ktoś tym. kolega krzyczał za Nie! Niech ci nie będzie. To jest dla mnie y, bardzo niezrozumiała sytuacja. Natomiast y, naprawdę jakby. W komedii byś tego nie umieścił, nie wymyśliłbyś czegoś tak głupiego. Ale zaznaczam jeszcze jedną rzecz, to jest podobno viralowe w internecie, natomiast w Polsce opisała to gazeta, której zaczyna się nazywa na F, a kończy na akt, więc weźcie pod uwagę, że Act. to mogło być trochę, trochę podkoloryzowane, zwłaszcza ten akt, natomiast ponoć viral jest jak jest, e, musimy jeździć chyba częściej, tankować na Słowację, tak mi się wydaje. Pan poszedł Olin stwierdził, wszystko jest moje dzisiaj. Złapali Jestem go. Jestem królem świata. Złapali go. Królem świata był. Myślę, że Marysia była lekko w szoku. 15, potem się 15 minut 15 minut, 15 minut, 15 minut chwały to było absolutne. Poszedł na całość. Ja mam że... napad. Moi drodzy, piszcie w komentarzach, jak wam się podoba odświeżona Tesla Model S. Co sądzicie o nowym, świetnym BMW M5 CS? Czy czekacie na Lexusa i na McLarena od Artura? Czy auto po muarmarze Kaddafim, w którym jeszcze nigdy nie siedział, jest faktycznie autem kolekcjonerskim? Jeszcze, tak powiedzieliśmy, aby kiedyś miał usiąść. Czy, w którym nie siedział, nie zdążył usiąść? Czy chcielibyście mieć mm, Porsche 911 Turbo Od Lego? E, czy również nie gratulujecie głupoty e, panu z okolic Wadowic? I czy. Czy bylibyście w stanie tak ruszyć głową, jak ta pali? Dzięki. Cześć. Cześć.